Witam serdecznie ponownie w zapowiedziach wydarzenia w Polanicy Zdroju. Tak jak wcześniej, już w poprzedniej emisji Zwiastuna zapowiadaliśmy, tak i teraz w tym miejscu, konkretnie 21 października, będzie miało miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci właśnie znanych polaniczan, wspinaczy wysokogórskich Stanisława Frausa i Jana Franczuka. Właśnie przy tej skałce, przy polańskim Corso, na deptaku, właśnie tego dnia, czyli 21 o godzinie 11, tu spotykamy się, aby właśnie dokonać odsłonięcia tej pamiątkowej tablicy. Z tego też miejsca wystartuje rajd pamięci tych dwóch osób, rajd ścieżkami górskimi, którymi chadzali oni oboje. Oczywiście w miarę możliwości, jeżeli pogoda dopisze, odbędą się również pokazy wspinaczki, jak i ratownictwa medycznego, a także to, co najważniejsze tuż po odsłonięciu właśnie pamiątkowej tablicy, również pamiątkowa wystawa poświęcona właśnie tym wspinaczom wysokogórskim, a to już tutaj obok na ulicy Zdrojowej 13 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Polańcy, na którą to wystawę już teraz serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Dziękuję i do zobaczenia 21 października o godzinie 11 na odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej wspinaczom wysokogórskim z Polanicy Zdroju.